Piątkowe Q&A. Tak, w naszej szkole, w klasie pierwszej, germaniści robią taki test w klasie i w zależności od wyników dzielimy się na dwie grupy, z których zawsze jedno zaczyna od zupełnych początków. Ja jestem w takiej grupie. W klasie B język angielski jest nauczany na poziomie podstawowym i jest to 12 godzin w cyklu nauczania, jest też podział na grupy. A w klasie C język angielski jest nauczany na poziomie rozszerzonym, czyli również jest 12 godzin w zakresie podstawowym, plus są godziny dodatkowe, jest ich około 6 w cyklu, z podziałem na grupy. Tak, jest, ale w pierwszej klasie. Wystarczy. Egzamin odbywa się 9 czerwca o godzinie 14 i jest to środa. Tak, jest to około 140 punktów. W piątce działa na przykład Odyseja umysłu. Jest taki konkurs, do którego jesteśmy przygotowywani przez specjalnie do tego wytrenowanych i przetestowanych trenerów, których w piątce mamy. Ale jeżeli jest też więcej chętnych, to trenerzy nasi, piątkowi, współpracują z takimi spoza szkoły, przez co mamy czasem jedną drużynę odysyjową, czasem dwie. W piątce działają też telewizja TVLO i gazetka szkolna Stefan News, na których chłopak uczniowie wyżywają się kreatywnie i publikują różne treści. Ważnym elementem życia szkolnego, ale właśnie też można powiedzieć, że zajęcie dodatkowe, jest to, że w piątce organizowane są eventy artystyczne. Jest ich dosyć sporo i też są huczne. Myślę, że takim najbardziej znanym i istotnym eventem jest event Talent Piątki. I no, jak sama nazwa mówi, możemy się dowiedzieć, co się tam dzieje, ale warto zwrócić uwagę na to, że jest to impreza, która ma renomę, powiedzmy. Jeżeli jest to możliwe, no teraz nie, ale jeżeli jest to możliwe, to przychodzi wiele gości różnych. Jest też dobrze nagłośniona sala, dobre światła i warto jest brać udział. Ale oprócz tego są takie imprezy jak jam session, piątki, otrzęsiny klas i inne. Zaczynamy zwykle w dobie nie pandemii o 7.30, a kończymy o 14.45 zwykle. Wówści organizują dla nas wiele zajęć, z takich, które są zawsze. Mamy zajęcia sportowe z siatkówki, koszykówki, zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. I z tego co wiem też dla osób o różnych poziomach, więc nie ma co się bać, można iść. No ale oprócz tego dosyć popularną taktyką w naszej szkole jest organizowanie zajęć według potrzeb, więc jeżeli ktoś się zbierze i skrzyknie uczniów do zrealizowania jakichś zajęć, to one będą. Mamy możliwości dzięki naszej sali, gdzie mamy dwa boiska i halę gimnastyczną, organizować dużo takich zajęć, więc możemy tutaj zorganizować tenis stołowy, unihockey, piłkę nożną i wiele innych. No i oprócz tego bierzemy udział szkołą w prawie wszystkich, co się da, jakichś turniejach sportowych organizowanych przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej. I tu właśnie mamy szachy, pływanie, lekkoatletyka, nawet wyścigi smoczych łodzi na basenie też są. No na pewno warto powiedzieć, że dobre po pierwsze i jest naprawdę fajnie. Ludzie są spięci, są i otwarci, i tacy po prostu uprzejmi. Nauczyciele, ja uważam, że są tak szczerze naprawdę fajni, bo widać, że no, lubią to, co robią, ale z drugiej strony nie są jakimiś takimi mega luzakami, tylko jeżeli na przykład w trzeciej klasie czy drugiej, zależy już na rozszerzeniu niektórym i na zdaniu bardzo dobrze matury, no to potrafią przygotować, bo mają do tego narzędzia i
są egzaminatorami. No, uczniowie też. Bardzo zróżnicowani. Myślę, że każdy się odnajdzie. W imieniu nauczycieli 5 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku zapraszamy na dzień otwarty dla rodziców w maju. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej szkoły. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas na rekrutacjavlo@gmail.com, a my na nie odpowiemy.